Ja jestem krzewem winnym, wy lat roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idziemy do Jezusa, żeby usłyszeć Jego Słowo, by On zapalił nasze serca miłością, byśmy to Słowo mogli przyjąć, ale także po przyjęciu zastosować w różnych sytuacjach tego całego dnia i nie tylko. Dzisiaj, Panie Jezu, kiedy przychodzimy do Ciebie, aby prosić o światło na Słowo, którym chcesz nas karmić, wołamy o zrozumienie tajemnicy trwania w Tobie. No bo przecież do trwania przywiązałeś obietnicę wydawania owocu. Zatem chcemy trwać, by wydawać owoc. Chcemy patrzeć na ten owoc, aby mierzyć się z tym, czy trwamy. No bo Ty powiedziałeś, że mają rozpoznawać nas po owocach. Jezu, pomóż nam zrozumieć, w jakich sprawach my gubimy to trwanie w Tobie i wymykamy się spod Twojego wzroku, pomimo tego, że w Tobie poruszamy się i jesteśmy. Pomóż nam zobaczyć, kiedy idziemy na skróty, aby rzeczywiście podjąć odpowiedzialność za to, do czego nas zapraszasz. Pomóż nam, Jezu, zrozumieć to dzisiejsze słowo, bo od zrozumienia, przyjęcia i zachowywania wiernie tego, co Ty nakazujesz, zależy także to wszystko, co dzisiejszego dnia uczynimy na Twoją chwałę. Ewangelia, która mówi o trwaniu, jest dla nas takim papierkiem lakmusowym, ponieważ trwanie jest związane z owocowaniem. To znaczy, jeżeli trwamy, to owocujemy. Więc można zobaczyć, czy przynosimy owoce. Patrząc na owoce, można zobaczyć, czy trwamy. Rodzi się zatem pytanie, jak trwać, aby owocować? Jest dużo fragmentów, które w Piśmie Świętym pokazują, co to znaczy trwać w Bogu. Dla nas jednym z najważniejszych fragmentów jest opowieść zarejestrowana przez apostoła Łukasza w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 42 wersecie. Niektórzy, słysząc już te sigla, wiedzą, że będę mówił o konkretnych aspektach życia duchowego, które domagają się od nas weryfikacji i rewizji ewangelicznej, jak to mówił sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. A więc co? Apostołowie, słuchajcie, najpierw trwali w nauce apostolskiej. Święty Piotr potem sam napisze, że żadne pismo nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Pod natchnieniem od Boga mówili święci ludzie. I Kościół przez całe lata dbał o to, żeby Słowo Boże było wyjaśniane w tym kontekście, w jakim Jezus je wypowiadał. Więc nie jest to dowolność, jak Słowo Boże traktujemy i jak je rozumiemy. Nie jest to dowolność, czy sens alegoryczny potraktujemy jako dosłowny, bo przyjdzie nam odcinać swoją rękę albo wydłubywać oko, jeżeli zmienimy znaczenie tego, jak mamy czytać właśnie to słowo. Nauczanie apostolskie jest dla nas niesamowitym buforem bezpieczeństwa, ponieważ Kościół przez lata daje nam odpowiedzi na najróżniejsze pytania. Daje nam wąską drogę, po której niewielu chce iść, ponieważ religia katolicka jest najbardziej wymagającą religią ze wszystkich religii świata. Po drugie, apostołowie trwali w modlitwie. Co było tą modlitwą w życiu apostołów? Zarówno modlitwa indywidualna, jak i wspólnotowa. Kiedy zobaczymy modlitwę apostołów, to zobaczymy także, że oni robili najróżniejsze zabiegi, tak byśmy mogli dzisiaj to nazwać, by znajdować czas na modlitwie i by modlitwa uświęcała ich życie. W końcu Paweł powie, że mamy trwać nieustannie na modlitwie.
choć szczególną formą modlitwy w życiu apostołów jest uwielbienie. Nawet gdy spojrzymy w trudne i dramatyczne sytuacje w ich życiu, jak 16 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 25, który mówi nam o cierpieniu Pawła i Sylasa zamkniętych w lochach więzienia, widzimy, że oni wielbili Boga, oddawali Mu cześć, a Bóg przychodził. Modlitwa nie może być dodatkiem, ale ma być czymś, na czym budujemy, co planujemy, co w naszym rozkładzie dnia zajmuje ważną rolę. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa ma karmić miłość, jak mówi papież Franciszek, cytując w późniejszych punktach świętego Tomasza z Akwinu: z modlitwy ma się brać ewangelizacja. Czy nie jest to cudowne? Masz być rozpalony miłością tak, żeby zanieść Jezusa innym. Po trzecie, pierwsze wieki pokazały, że łamanie chleba i gromadzenie się na Eucharystii to było coś, co naprawdę wzmacniało uczniów. U nas, wiecie, ja myślę, że my nie dostrzegamy piękna Eucharystii i wartości tego, co mamy. Ja osobiście musiałem po raz pierwszy, będąc wtedy w Ameryce Południowej na misji, zobaczyć, z czym zmagają się misjonarze, nasi polscy misjonarze, i z czym zmagają się tubylcy, Indianie, którzy mają Eucharystię raz na miesiąc, dlatego że z powodu braku kapłanów kapłani docierają tam z taką intensywnością, tak małą intensywnością. Więc kiedy konsekrowali chleb po to, żeby zostawić w tabernakulum, szafarze świeccy przez cały miesiąc rozdzielali ciało Pana Jezusa, żeby ludzie mogli mieć Eucharystię. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa ci, którzy nie rozumieli istoty Eucharystii, po dzieleniu słowem musieli opuścić miejsce zgromadzenia, dlatego że obowiązywała wszystkich dyscyplina arkani. Tajemnica tego, co się dokonuje na Eucharystii. Dzisiaj dla nas to także podpowiedź, jak my przeżywamy sakramenty, w tym szczególny sakrament przychodzenia Jezusa za każdym razem na słowo kapłana w białym kawałeczku chleba i w odrobinie wina. I po czwarte, trwanie to dawanie ze swojego, ponieważ jest taki etap w życiu duchowym, w którym nie możesz już więcej przyjmować Boga. Może to dziwnie zabrzmi, jeżeli nie zaczniesz dawać. Kiedy zaczynasz dawać, zaczynasz się napełniać inną jakością wobec tego, że dajesz. To nic innego jak 20 rozdział, 35 werset Dziejów Apostolskich. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Trwanie to jest bardzo ważna sprawa w naszym życiu, więc sprawdź, jak jest przynajmniej z tymi czterema filarami trwania. Zweryfikuj to. Zrób ewangeliczną rewizję życia i wypisz, ile w Twoim życiu miejsca zajmuje modlitwa, ile zajmuje życie sakramentalne, ile nauczanie apostolskie, poznawanie nauki Chrystusa, a ile zaangażowanie się we wspólnotę, z której z jednej strony będziesz czerpać, ale której z drugiej strony będziesz dawać. Na trwanie, by przynosić owoc, i to obfity. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.